Dzisiaj opowiem Wam o wulkanach i o tym, jak można na nie wejść, ale wcześniej odwiedzimy Targ Indian w Otavalo i środek świata, czyli Równik. A na końcu trochę przydatnych informacji o nawigacji, telefonach i internecie. Zapraszam na drugi odcinek podróży po Ekwadorze. Dzień dobry, nazywam się Bogusław Hynek, a to jest cykl Za Horyzont Domu. Podcasty powstały z myślą o tych, którzy chcą podróżować, poznawać świat, a także szukają nowych wyzwań i inspiracji. Wysłuchasz tutaj rozmów z podróżnikami, zobaczysz reportaże z wypraw, a od czasu do czasu także odcinek solowy, w którym przybliżę jakąś własną historię. Jeżeli interesują Cię podejmowane tutaj tematy, to kliknij subskrypcję na YouTubie. Zachęcam także do śledzenia bloga i fanpage'a Za Horyzont Domu. Mitad del Mundo po hiszpańsku znaczy środek świata. Jest to jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych kraju, którego nazwa oznacza po prostu równik. W miejscu tym stoi pomnik, a u jego stóp wyznaczono linię, która wedle wiedzy z 1979 roku pokrywała się z równikiem. Cały szkopuł polega jednak na tym, że w czasach współczesnych mamy technologię GPS, i dokładne pomiary wskazują, że prawdziwy równik znajduje się 240 metrów na północ, na terenie wioski Lulabamba. No ale przecież pomnik możemy potraktować jako symbol i świadomie bądź nieświadomie cyknąć sobie fotkę na jego tle, stając w rozkroku na dwóch półkulach. Wewnątrz tegoż pomnika znajduje się muzeum poświęcone rdzennym kulturom Ekwadoru. Można tutaj także postawić jajko na gwoździu, czy zbadać skrętność wody, która spłynie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli przeciwnie niż w Polsce. W okolicy znajduje się także Muzeum Słońca z podobnymi atrakcjami. Aby dojechać na Równik, a potem do Otavalo i potem jeszcze pod Cotopaxi, wypożyczyłem samochód marki Kia Picanto. Auto kosztowało mnie jakieś 45 dolców za dzień i depozyt na karcie kredytowej 1000 dolarów. Paliwo tutaj za to jest dużo tańsze niż w Polsce. Pamiętam, że jakieś 17 dolarów płaciłem za pełny bak. Litrowy silnik autka dawał radę, choć czasem z powodu wysokości myślałem, że wyzionie ducha. Największy jednak stres to była jazda Panamericanu. Jesus, naprawdę trzeba mieć oczy w koło głowy, rękę na klaksonie i dynamicznie wciskać się w każdą lukę między pojazdami. Nie mówiąc już o wyprzedzaniu na podwójnej ciągłej i to na zakrętach. Na pewno nie jest to wyzwanie dla ludzi o słabych nerwach, a droga jest pełna różnych niespodzianek. Czasem ma kilka pasów, a czasem jeden przechodzący w drogę szutrową z różnymi przeszkodami, obrywami czy garbami. Oczywiście mamy progi zwalniające, są tu w wielu miejscowościach i są dużo większe niż u nas. Ale wracając do tamtego dnia, opuściłem Równik i kierowałem się na północ w rejony górskie, gdzie żyją Indianie należący do grupy etnicznej Kichua. W Otavalo stanowią oni większość populacji, posługują się rodzimym językiem i praktykują dawne obyczaje. Zajmują się rolnictwem i hodowlą bydła, owiec, lam, alpak, ale i handlem. W soboty odbywa się tutaj największy w całej Ameryce Południowej jarmark rzemieślniczy i rękodzielniczy. Kupić tu można przede wszystkim lokalnie wytwarzane wyroby tekstylne, ale także ceramikę, biżuterię, wyroby z drewna, ozdoby z kamienia, obrazy, a przede wszystkim poncza.
pochodzą stąd najsłynniejsze poncza ekwadorskie, właśnie takie jak to, które mam na sobie. Panie urozmaicają sobie czas szydełkując, wyszywając, rozmawiając, prezentując przy tym swoje piękne, tradycyjne stroje. A na szyi noszą pomarańczowo-kremowe koraliki i ten rodzaj, element biżuterii stanowi o tym, że panie te są już po prostu zamężne. Niewątpliwie Otavalo to jedno z najlepszych miejsc w Ekwadorze, gdzie można kupić autentyczną pamiątkę. Ale warto też pospacerować po okolicy. Na wschód od miasta znajduje się punkt widokowy i święte drzewo El Lechero z hiszpańskiego Mleczarz. Miejsce to służyło rdzennym mieszkańcom jako przestrzeń do rytuałów, a w dzisiejszych czasach obchodzi się tutaj obrzędy uzdrowienia, błogosławieństwa czy ślubu. Według kalendarza inkaskiego świętuje się także Dzień Równonocy czy Przesilenia, czy też Święto Słońca. Kilkanaście kilometrów na północ od Otavalo znajduje się rezerwat Cotocachi Cayapas z piękną laguną de Cuicocha, efektowną kalderą, którą otacza popularny szlak pieszy. Jak podają przewodniki, trasę można tą przejść w niespełna 5 godzin. A ja udaję się w drogę powrotną do Quito. Niestety dystans 90 km zajmuje mi ponad 2 godziny zakorkowaną Panamerykaną. Następnego dnia rankiem wyruszam na wulkan Pichincha, który góruje nad Quito w jego zachodniej części. Dodam, że wulkan ten jest zaliczany do aktywnych, a jego ostatnia erupcja z 1859 roku prawie doszczętnie zniszczyła Quito. Dzisiaj również regularne erupcje pokrywają stolicę Ekwadoru warstwą popiołów. Czytałem, że w 1999 roku Pichincha wyrzucił z siebie słup dymów i popiołów na wysokość 12 km. Również mój samolot w dniu przybycia do Ekwadoru zboczył z kursu, lądując w Guayaquil zamiast w Quito, a wszystko za sprawą właśnie pyłu wulkanicznego. Na szczęście sytuacja po kilku godzinach się unormowała i mogliśmy dolecieć do pierwotnego celu. Wulkan Pichincha dokładnie składa się z dwóch wierzchołków. Ten, na który ja się wgramoliłem, nazywa się Ruku Pichincha, co znaczy starzec Pichincha i ma 4696 metrów nad poziom morza. A zatem jak wejść na wulkan Pichincha, zakładając, że już kilka dni przebywamy na wysokości powyżej 3000 metrów i nie boli nas głowa, ani nie mamy nudności. Najszybszym sposobem jest wjazd kolejką teleferico, która przeniesie nas z wysokości 3100 metrów na wysokość 3945 metrów. Koszt w dwie strony to 8 dolarów. Dodam, że kolejka ta jest jedną z najwyżej położonych kolejek linowych na świecie, a górna stacja jest wspaniałym punktem widokowym, z którego można podziwiać rozległą panoramę Quito, a przy dobrej pogodzie można również dostrzec kilka szczytów wulkanicznych, w tym ten najsłynniejszy wulkan Cotopaxi. No więc jak już jesteśmy na górnej stacji kolejki, to dalej podążamy już szlakiem, dość łatwym w pierwszym etapie, a nieco trudniejszym w końcówce. Wysokość 4000 metrów na pewno może się udzielić osobom niezaprawionym w boju i niezaklimatyzowanym. Niska zawartość tlenu spowoduje znaczny spadek formy. Organizm przy nawet niewielkim podejściu męczy się dużo bardziej niż na niższych wysokościach. A mamy do pokonania dystans 5 km i 770 metrów w górę. Wydaje się to niewielkim wyzwaniem, ale w rzeczywistości to naprawdę męczące podejście. Właśnie spinam się 4000 z hakiem, żeby troszkę złapać aklimatyzacji przed jutrzejszym dniem. No trochę ciężej się oddycha, ale na razie jest wszystko okej. Pogoda fajna, umiarkowana. Zaraz jakieś burze po południu, ale na razie jest dobrze. No i cóż.
oszczędności nie widać. Na razie wspinamy się do góry. Po drodze towarzyszą nam ładne widoczki, a co jakiś czas mijamy też tablice informacyjne z informacjami o pokonanym dystansie, o obecnej wysokości i odległości dzielącej nas do szczytu. Z czasem robi się już coraz bardziej stromo, a nawierzchnia zamienia się w sypkie piargi. W końcu docieramy do monolitycznej skały wulkanicznej i osiągamy szczyt. Hello! Jestem na szczycie. Proszę Państwa. Cumbre Ruku. Wysokość 4696. Andy. Coś wspaniałego. Mój rekord wysokości. Cholernie się cieszę. Końcówka była trochę trudna. Skalista, ale dałem radę. I mam ten szczyt sam dla siebie. Nie ma nikogo, żywej duszy. Szkoda tylko, że jestem w chmurach i nic nie widać. Ale cholernie się cieszę. Cieszę się, strasznie się cieszę. Szczyt co prawda był w chmurach, ale za to przy zejściu na chwilę łaskawie ukazał się moim oczom nieboskłon, odsłaniając piękne widoki. No i cóż, docieram do górskiej kolejki, podziwiam jeszcze panoramę miasta z rysującymi się w oddali innymi wulkanami i zjeżdżam w dół do Quito. Następnego dnia, wczesnym rankiem, wyruszam do Parku Narodowego Cotopaxi z zamiarem wjechania na dość wysoko ulokowany parking na 4500 metrów, skąd dalej chciałbym dojść do schroniska José Ribas na 4800 metrów. Mam pewne obawy, czy uda mi się wpełznąć swoją małą kiją Picanto na taką wysokość. Sprawdzam jednak zdjęcia satelitarne i dostrzegam na parkingu także auta osobowe, zatem postanawiam spróbować. Przez cały Ekwador rozciąga się tak zwana Aleja Wulkanów, na którą składają się dwa równoległe łańcuchy. A w każdym z nich znajduje się kilka wulkanów wznoszących się powyżej 5000 metrów nad poziom morza. Najwyższym z nich jest Chimborazo, 6268 metrów, Ekwadorczycy zwykli nazywać je Nevado, co w ich języku znaczy śnieżno-białe. Ja tymczasem jadę w kierunku Cotopaxi, co z kolei w indiańskim języku Quechua oznacza szyję księżyca. A im bliżej celu, tym nawierzchnia staje się coraz gorsza. Kilka razy nawet musiałem wysiąść z auta, aby usunąć z drogi głazy. Silnik też ledwie daje radę, a na ostatnich metrach ledwie doczołguję się na parki. Oprócz mojej osobówki stoją jeszcze dwie inne terenówki. Wiatr na tej wysokości jest porywisty, a temperatura wynosi jakieś 5 stopni. Ubieram się w kurtkę i wysiadam, zabezpieczając koła pojazdu, by wiatr nie pomógł mu się zsunąć w przepaść. Celem jest widoczne schronisko na 4800. Podejście jest po doskonale mi już znanych i znienawidzonych piargach. Wiatr szaleje, co znacznie utrudnia pokonywanie kolejnych metrów. Pojawia się znów uczucie potwornego zmęczenia. A sam szczyt Cotopaxi jest w chmurach. Co trzeba zrobić, aby wejść na Cotopaxi? Trzeba spędzić noc w schronisku i nocą wyruszyć przy świetle czołówki. Do pokonania jest prawie 1000 metrów w pionie. Trzeba przejść lodowiec, uważając na seraki i szczeliny śnieżne, no i pokonać pionową lodową rynnę. Można wynająć przewodnika, koszt o jakieś 180 do 350 dolarów, albo związać się z liną z partnerem. Do tego dochodzi jeszcze wypożyczenie sprzętu, jakieś 30 dolarów. Zakładam, że bez tego wszystkiego to raczej niewykonalne zadanie. Większość miejsc, które zamierzałem odwiedzić w Ekwadorze, zaznaczyłem sobie na offline'owej mapie i nawigowałem do nich używając aplikacji OSM End. Czasem jednak nawigacja kierowała mnie na mniej uczęszczane drogi, co stanowiło już samo w sobie atrakcję. Były jednak takie momenty, kiedy nieoczekiwanie znalazłem się nad rzeką i musiałem się przez nią przeprawić na drugą stronę drewnianym mostem.
I muszę podkreślać, że zrobiłem to z duszą na ramieniu, bo konstrukcja sprawiała wrażenie niezbyt solidnej. Podobnie było z Cotopaxi. Droga przez ostatnie 40 km prowadziła mnie przez wyboiste i nieutwardzone tereny i nie dało się jechać szybciej niż 25 km na godzinę. To jak gdyby zmusiło mnie do tego, by kupić ekwadorską kartę SIM z internetem, aby móc w jakichś trudnych sytuacjach skorzystać z Google Maps. A potem już używałem obu aplikacji, robiąc sobie także offline'owy zrzut map, aby móc z nich korzystać, gdy nie będzie zasięgu. W Ekwadorze jedną z popularniejszych telefonii jest Claro, pisane przez C, Claro. Można kupić różnej pojemności karty, ale aby wykonać pierwsze połączenie, należy wprowadzić dane ze swojego dowodu ekwadorskiego. Ot tak nie pomyśleli, że karty telefoniczne mogą także kupować turyści. Ale spokojnie, wystarczy w punkcie zakupu poprosić o zainstalowanie karty i jej aktywizację. Zwyczajnie sprzedawca wpisze swój numer ID z dowodu i po problemie. Ja, o ile dobrze pamiętam, płaciłem jakieś 10 dolarów za 5 GB internetu. Zasięg telefonii w Ekwadorze jest przyzwoity, natomiast w każdym hostelu jest dobrze śmigające Wi-Fi. No i to tyle na dziś. Za tydzień kolejne atrakcje. Hacienda La Cienega, jedna z najstarszych kolonialnych rezydencji w Ekwadorze, miasteczko Salasaca, a potem udamy się w miejsce, gdzie Andy przechodzą w dżunglę nadamazońską do Baños, niewielkiego kurortu słynącego z gorących źródeł. Dziś dziękuję już za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki. Jeśli Wam się podobało, to kliknijcie subskrypcję i dzwoneczek, dajcie łapkę w górę albo napiszcie komentarz.